Chciałem powitać serdecznie zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości rodzinę, przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych Ali. Dziękuję, że zgromadziliście się tutaj, by towarzyszyć jej w ostatniej ziemskiej drodze. Licja była człowiekiem niezwykłym, a jej niezwykłość przejawiała się w drobnych gestach. Bardzo chętnie pomagała potrzebującym i udzielała się charytatywnie. Krzywda innych nie była jej obojętna. Do końca była ciepłą, kochaną żoną, matką i babcią, która zawsze przytuli, okaże wsparcie i zrozumienie, jakiego nikt inny nie potrafił okazać. I właśnie taki obraz pozostanie w naszej pamięci i serca. Alicjo, kochamy Ciebie i tęsknimy. Kochana Alicjo, mamy nadzieję, że dotarłaś do Królestwa Niebieskiego. Chwile spędzone z Tobą oraz wszystkie Twoje rady na zawsze pozostaną z nami. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie. Ekscelencjo, księże biskupie, czy godni księża, celebranci, szanowni państwo, spotkaliśmy się na tej mszy świętej, aby pożegnać Alicję Konopka. Z tego powodu chciałem złożyć najszczersze kondolencje oraz wyrazy żalu rodzinie. To, że na ostatnie pożegnania dotarło tyle osób, świadczy najdobitniej o tym, jak wspaniałym była człowiekiem i jak wiele zrobiła dla dużej grupy osób. Była nie tylko dobrą radną, ale przede wszystkim przyjacielem. Była bardzo ambitna, a przy tym pomocna i otwarta na innych ludzi. Nigdy nie odmówiła pomocy, a wręcz sama proponowała swoje wsparcie. Alicja Konopka, po raz pierwszy radna, no, została w drugiej kadencji samorządu terytorialnego obejmującego lata 1994-1998. Ślubowanie złożyła podczas pierwszej sesji w dniu 5 lipca 1994 roku i nieprzerwalnie funkcję radnej pełniła do dnia swojej śmierci. W drugiej kadencji pracowała w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji i Kultury. W trzeciej kadencji pracowała w Komisjach Budżetu, Oświaty i Kultury oraz Rewizyjnej, której funkcję przewodniczącej pełniła do lutego 2001 roku. W czwartej kadencji pracowała w Komisjach Rewizyjnej, Edukacji i Kultury oraz Budżetu, której przewodniczyła. W piątej kadencji uczestniczyła w pracach Komisji Rewizyjnej, Finansów oraz Edukacji, Kultury i Sportu. W szóstej kadencji pracowała w Komisjach Finansów, której była przewodniczącą, oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Edukacji i Kultury. W siódmej kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady oraz pracowała w Komisjach Edukacji i Finansów. W obecnej ósmej kadencji, zanim została przewodniczącą Rady, uczestniczyła w pracach Komisji Rewizyjnej, Finansów, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa oraz Edukacji. Alicja Konopka była niezastąpiona. Jej odejście pozostawiło po sobie pustkę w naszych sercach, której nikt nic nie jest w stanie wypełnić. Odeszła zdecydowanie za wcześnie. To uświadamia nam, jak kruche jest życie. Chciałem złożyć najszczersze kondolencje rodzinie. Ojcze to nasz wspaniały człowiek, który żył, dzieląc się dobrym. Droga Alicjo, żegnaj. Będziemy za Tobą tęsknić. Nigdy nie zapomnijmy wspólnie spędzonych chwil. Spoczywaj w pokoju. Pogrążona w smutku rodzino świętej pamięci Alicji, drodzy uczestnicy dzisiejszych uroczystości pogrzebowych. Spotykamy się dziś, aby pożegnać naszą koleżankę, wieloletnią radną Rady Miejskiej Łomży, do niedawna także przewodniczącą tego gremium, Alicję Konopkę. Nasza dzisiejsza obecność tutaj wskazuje na to, że żegnamy kogoś nam bliskiego, kto wniósł do naszego życia nie tylko wspomnienia,
ale też doświadczenia, które zawsze będą w nas obecne. Łączymy się w ten sposób w bólu, wraz z rodziną i kręgiem przyjaciół, którzy wciąż mają przed oczami jej twarz i słyszą jej głos. Alicję Konopkę poznałem, gdy zostałem radnym w 2006 roku. W ostatnich latach należała do mojego klubu w Radzie Miejskiej. Choć zdarzało nam się mieć różne poglądy, to zawsze nasza dyskusja była merytoryczna i kończyła się konsensusem. Nieustannie powtarzała, że radni są po to, aby reprezentować mieszkańców. To oni, co należy szczególnie podkreślić, byli dla niej punktem odniesienia wszystkich dyskusji dotyczących przyszłości Łomży, za co serdecznie dziękuję. Jako osoba z bogatym doświadczeniem życiowym i samorządowym była skarbnicą wiedzy, którą chętnie dzieliła się z innymi. Jej odejście pozostawiło po sobie pustkę, której nikt i nic nie jest w stanie wypełnić. Łomża straciła wspaniałego człowieka, a my przyjaciela. Alicja Konopka swoją postawą, odważnym wyrażaniem poglądów i działalnością pokazała, że warto i trzeba pracować na rzecz lokalnej społeczności. Obiecuję, że jako samorząd Łomży, bogaci o jej cenne rady, będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby Łomża dalej była coraz piękniejsza, a mieszkańcom żyło się w niej lepiej. W imieniu mieszkańców Łomży bardzo dziękuję Ci, Alicjo, za Twoją pracę na rzecz naszego miasta. Żegnamy Cię w wielkim smutku, ale zapewniamy, że zachowamy Cię głęboko w naszych sercach. Najbliższej rodzinie Alicji składam wyrazy głębokiego współczucia i zapewniam o wsparciu w tych trudnych dla Państwa chwilach. Nie umiera ten, który ma w sercach. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jesteśmy dziś na smutnej uroczystości. Alicja Konopko miała krótkie życie, ale jakże bogato i długo drogę życiową. I dziś wspominamy to i doceniamy to, co ona zrobiła. Ksiądz proboszcz Andrzej mówił, że długi czas pracowała w ZUS-ie. Ja jeszcze w poprzedniej administracji, czyli jak było województwo łomżyńskie, byłem wieloletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u i pamiętam doskonale jej początki pracy i całą pracę. Pracowała nie jako urzędnik tylko, ale przede wszystkim zawsze starała się znaleźć najlepsze wyjście dla interesanta. I często to znajdowała. I to zostało chyba doceniane nawet tu przez dzisiejszą obecność. Trzeba powiedzieć, że Alicja była swego rodzaju i na pewno wspaniałą patriotką. Poza działalnością, co już szeroko było omówione, w Radzie Miejskiej była aktywną członkinią i działaczką Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. I tam się też niejednokrotnie spotykaliśmy. Zastanawiałem się, czy wystąpić, czy nie, ale z nakazu wewnętrznego po prostu wystąpiłem wbrew opinii mojej żony. I chciałbym serdecznie pożegnać zmarłą. Niedawno uczestniczyliśmy na pogrzebie pszczelarza, myśliwego, działacza społecznego Sylwka Dobrzyckiego. Na jego pogrzebie zespół ludowy odśpiewał pieśń wiciarzy, jakim żegnali zmarłych. I tak sobie pomyślałem, że słowa tej pieśni
najlepiej pasują do pożegnania Alicji. Więc część zacytuję. Ziemio, nasza ziemio, coś ty narobiła, czyżeś oszalała, że tak wcześnie naszą przyjaciółkę i koleżankę nam zabrała. Nie zabrała ziemia, tylko przytuliła, żeby dzisiaj Alicjo, nasza polska nie ziemia. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Słowami Jana, księdza Jana Twardowskiego. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Z ogromną rozterką i z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci świętej pamięci Alicji Konopka. Wspaniałej kobiety, wspaniałego człowieka, ale również pani przewodniczącej, pani wiceprzewodniczącej oraz radnej Rady Miejskiej w Łomży 29 lat. Droga Alicjo, przyjaciółko naszej szkoły, byłaś i zostaniesz w naszych sercach jako przebojowa, przedsiębiorcza, zaradna i bardzo sympatyczna osoba, lubiąca człowieka, młodzież i nawet z tymi, z którymi się nie zgadzałaś tak do końca, umiałaś znaleźć właśnie ten konsensus. Na zawsze. W historii naszego miasta zostanie zapisana data 2014 rok, kiedy to wraz z Tobą trzy panie sprawowały władzę uchwałodawczą w mieście Łomża. Droga kochana Alu, jest nam niezmiernie przykro, że odeszłaś do domu Pana. Drogi Leszku, droga Asiu z rodziną, droga Iwonko z rodziną, drogi panie Grzegorzu i przeurocze wnuczęta Moniczko, Aniu i Kacprze. Jest niezmiernie trudno żegnać na zawsze kogoś tak fajnego, taką babcię, taką mamę, taką żonę, kto jeszcze mógł być z wami. Wobec ogromu smutku, który spadł na państwa rodzinę, niełatwo znaleźć słowa otuchy. Można jedynie życzyć dużo siły do zniesienia tego ogromu bólu i cierpień, który tylko czas, modlitwa i dobry Bóg mogą złagodzić. Droga rodzino, prosimy przyjąć wyrazy współczucia od całej społeczności Zespołu Szkół Weterynaryjnych Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Łączymy się z Państwem w żałobie po stracie ukochanej żony, mamy, babci. Najbliższej rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego szacunku, współczucia i żalu, łącząc się w modlitwę za duszę zmarłej świętej pamięci Alicji. Droga przyjaciółko, koleżanko, spoczywaj w pokoju. Bogusia Olbryś wraz z całą społecznością Zespołu Szkół Weterynaryjnych Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Dziękuję.